Mamy wyjechaliśmy do Interlaken. Tylko mamy pewien problem, bo nie wiadomo, bo chcemy na jakąś plażę. Znaczy nad wodę i tak właśnie jedziemy teraz. O, New York masz, Amelko. Szwajcarski. Mam promocję 70%. Wow. No trochę chyba inny jest niż niemiecki, nie? Na pewno. Może tam podjechał jeszcze. No aż takie miasto jest. Takie spore miasto. A my chcemy? Nad wodę. Nad wodę, tak. Bo byliśmy w tamtym roku, ale byliśmy w Boningen. A teraz właśnie przyjechaliśmy do Interlaken, bo tutaj nie byliśmy. No i teraz tutaj właśnie nie wiemy, jak się kierować. Mam nadzieję, że uda nam się stąd wyjechać. Znaczy wyjechać, to się zawsze uda wyjechać. O, tu sklepy, widzisz, takie kosmetyczne. To chyba co ja szukałam, nie? No. No tylko to, ale to taki najdroższy. Nie ma jakiegoś takiego taniego. Tak u nas DM. No tu szukałam takiego sklepu kosmetycznego, bo chciałam sobie coś kupić, ale nie mogłam nie mogę znaleźć. A te kosmetyki to są strasznie drogie, a w Szwajcarii to już w ogóle. A ja tyle lodów zjadłam. Amelka nie chciała. Waneska zjadła jeden. I mama musiała zjeść aż trzy. O, jestem tak pełna po lodach. I na razie starczą mi lody na x czasu. No nic, nie jadasz, co powiesz ty lody? Coś powiesz, zmęczony jesteś? Zmęczony, nogi nie boją. No, powiem wam, że te buty, które Adam kupił, nie za bardzo są. Adam sobie odcisków porobił, nie widział sobie teraz klapek, bo tak sobie pod klapeczkach wyjechał. Nóżki by mu go odpoczęły, ja sobie wzięłam klapki. A Adam nie wziął, więc obolały ze stopami, co? No. Jednak powiem wam, mógł zainwestować w te Salomony i zadowolony by był, a tak... Dupa, można powiedzieć. Chcieliśmy zaoszczędzić na butach, trochę tańsze kupić, ale no niestety nie widzicie... Nie, no ja czytałem, no i w sumie ludzie tam nie było problemu. A z tymi? Aha. No to ale widać, że twoje stopy jakieś wyjątkowe są, że... Przeznaczone na Salomony. No, nie za bardzo, bo czasami tak bywa. A nic. Mam nadzieję, że jakoś obchodzi te buty i później już te buty będą ok, ale póki co teraz dzień najważniejszy, bo po górach chodzimy. Będą ok, jak je wyrzucę teraz. To Adama stopy bolą, a jeszcze jest jeden kamping, który nie wiem jak Adam. Ale dobrze jest, że my w sobotę, jutro sobota, będziemy na kampingu, w niedzielę też chyba tam sobie tak pochodzimy, to Adam sobie będzie w klapkach chodzi, może jakoś wygoisz te stopy. Jak będzie teraz była się piękna pogoda, to sobie na baseniku posiedzimy, odpoczniemy, zregenerujemy się trochę, no i później jakieś wyprawy znów zrobimy. No to jesteśmy teraz tutaj, w takim sklepiku i bierzemy sobie rowerek. To jest tak, że zostawisz firoszę albo okay. I jesteś na wodzie, to decydujesz się jeszcze godzinę. A, godzinę. Płacisz połowę, nie? O, też tutaj właśnie. Tu jest cennik, też zaraz pokażemy jak wyjdziemy. Taki fajny sklepik, powiem wam. Bardzo fajne rzeczy są, fakt, że bardzo drogie, ale fajne. I klapeczki, czapeczki, tu takie sukienusie są. Takie ręczniki. Fajne. To bluzy, spodenki górskie, jakby ktoś chciał. Plecaki. To taka sukienusia letnia. Bardzo fajna. Taka przewiewna i to taka widać bawełniana. Ale powiem wam jaka cena. Bardzo droga jest. Tutaj pokażę wam, zobaczcie jaka cena, 90 euro za taką sukienkę, ale jest śliczna, powiem wam, taka bawełniana. Ale drogie. O, i nawet czapeczki, Adaś chciał czapeczkę. O. Tutaj jest tak samo. Takie spodenki.
Tak, jak komuś coś zabraknie, a chciałby sobie dokupić. Beluś, tam nie wolno, chodź. Tu klapeczki są różne. Tak, zwykle plażowe, a to jest właśnie taki cały cennik. To my weźmiemy na 1 godzinę 30 euro rowerek. Tu kajak 25, to później na 2 godziny 60. Tu są deski. Lepiej mieć właśnie swoją, no ale oczywiście jak jadąc do Szwajcarii nie ma się miejsca. My mamy, ale nie mieliśmy miejsca, bo tak byśmy nic nie płacili. Tutaj motorówka 1 godzina, 110. Tu też 110 i taka motorówka jest, 95 za godzinę. No i trzeba zostawić dowód. Tutaj niby jest napisane, że kaucją 200 euro, no ale tu pani mówiła, że wystarczy tylko dowód, jakiś dokument tożsamości albo prawo jazdy zostawić. I to ten sklep się tak nazywa. Już byliśmy w tamtym roku w tym sklepiku. No, także. Musimy sobie jedno wziąć. A tutaj. I musimy, ty musisz sobie wziąć skąd. No to są mniejsze te. Dobra. Ale takie rzeczy podstawowe, nie? Zważ. To jest mój telefon. Tak. Dobra, kochani. Sprawdziło się, ma Gabi spełnione marzenie. Tak, ja chciałam na takim rowerku popływać sobie tu na takim błękitnym jeziorku. A to dawaj, bo mamy od pytasty. No. Możecie spróbować na psa to założyć, ale nie wiem, czy się da. Dzień dobry. Dzień dobry. No, nie. Żeby to takie pasowane było, nie? Pasuje to ja też chyba M-kę sobie. Ona skaja mi trochę większy, żeby no. Taka jak ja to nie wiem, czy ja dla siebie znajdę coś. Są M-ki. O, XL-ka. Jest S-ka i M-ka może jest. Idziemy już na rowerek. I sobie popływamy rowerkiem. Gabi spełnia się co dzień. Każdy dzień. Tak, chciałam rowerkiem popływać na takim jeziorku wśród pięknych gór. No i spełniło mi się. Chcieliśmy do Interlaken, ale Adam objechał. Nie, my aż tam gdzieś byliśmy, tam chyba nawet byliśmy. Tak. I nic niestety nie było. Nie, bo to wszystko. Wracamy w to miejsce, co byliśmy w tamtym roku z Nikolą. Poważę, trzymaj się. No i udało się, bo była tam kartka właśnie, że można kajak wypożyczyć. A jak chodzi o cenę, kochani? Bo może nie mówiliśmy o cenie. Ja mówiłam. Mówiłaś? 30 franków na godzinę. Na godzinę. Zostawiacie jakiś dokument, dowód osobisty, paszport. Ja paszport, bo dowodu nie mam. No coś ze zdjęciem, no nie? Tam było też kaucja napisana tam 200 euro. No to kurde, gdzie ty z tym uciekniesz? Nie, myślę, że... Na łódkę bardziej na chyba. Na łódkę. Dawaj, tu skręcę. Gdzie ty tam na... W tłumluć. Tu masz pusto, zobacz. Tu masz pusto, to ty się tam pchasz. Pięknie. Może tutaj będziemy tak pływać. Ślicznie. Inaczej to jest, powiem wam, tutaj tak sobie stać na brzegu i podziwiać, a inaczej jest na środku i tak podziwiać. Patrz jak Beluś. Tak. Beluś non stop przeżywa jakieś. Ale woda, powiem wam, w tym roku jest ciepła, nie jest zimna, bo nawet tam dużo osób się kąpie. Ale to też fakt, że są upały, nie Adam? Ta woda jest w stanie, nie jest taka ciepła jak na Mazurach nad morzem, jest zimniejsza. Ale na tyle, że można się wykąpać. A my tam w tamtym roku byliśmy, siedzieliśmy sobie tam. I patrzyliśmy, ale to nie było takiej pogody wtedy. A Nikola chyba poszła tam z drugiej strony chyba. Nie było takiej pogody, nie. Było ciepło, ale nie było takich upałów, a w tym roku naprawdę super. No dobra. Tam jakoś jechaliśmy. Bo my tam zawsze jedziemy i tam będziemy chyba jechać. No nic kochani, my się rozkoszujemy. I zobaczymy się za chwilę znowu. No i co? O, jakoś zimno, poczekaj, muszę się przyzwyczaić. No, skocz na główkę. Na rzęsy. No się nie śmiejcie ze mnie. Ja czy mój plecak, że mogę moją kurę rysować? Jakoś zimno! A pokaż się. Uśmiech. Uśmiech. Jeszcze czekaj, góry ci to zrobię. Zimno, ale uśmiech jest. I pupa zmarzła. Nie mogę, dobra. Pupa zmarzła. No i zobaczcie, Amelia pływa sobie. Niech napije. Gabi, zabierz stopy.
Bo jak co wiesz. Amelia! Trzymaj Belusia, żeby on tam nie... Ej, my uciekamy! Jakie to płynie? To płynie do nas. A co kręcisz? Panie? To później, jak dopłyniemy do brzegu, to popływacie sobie. No, to teraz popłyję tu tą. No, tę kółeczką. Ja nas niestety też bym chętnie popływała, tylko mogę pomoczyć sobie nóżki na razie. Mama, ale... Nie, chlap go! Ale tak zrobiłam. Ale za tydzień będę mogła popływać. No i tutaj ludzie sobie leżą na... tutaj można też sobie przyjść właśnie na kocyk, popływać sobie, powchodzić. No, chłopcie, Belusz. Amelia już dobiła. Fajnie, ochłodzona jesteś? Też no ale to Vanessa nie umiesz na tyle pływać, no, żebyś tak mogła sama tutaj. Vanessa papuguje w Amelię. Zimna jest. Jasne, ja jestem dobry. Trzymaj się. No. Ale kapok ma założony. Ja się boję. Od razu, wiesz co mi się przypomina, jak tylko łódź popływa? A jak zimna woda? No. Ej, przez tylko mi się spać zechciało. Fajnie. Jest taki, powiem wam, jest taki relaks, jeszcze jak pomyślę, że jeszcze jest tyle pół godziny powrotu, ja albo chyba... Ja mogę tam siedzieć. O, i tam, no to przyjemność, dojedziemy później na camping. No i będziemy, tak na wodzie, tak i już fajnie. Będziemy się zbierać, składać dzisiaj już rzeczy, życiowo, bo jutro tak. Już zmieniamy camping i, no, i zmieniamy miejsce. A żegnamy się tutaj z Ruty. No. Intensywny tydzień. Tak. Jak mnie wcale przesunęło. Ale polecamy w ogóle te miejsce te Daboninne. Jakieś cieplutko, ładna pogoda jest. Można tutaj powypożyczać właśnie rowerki, motorówkę. No się trzymaj tej drabinki. Tak. I fajnie spędzić sobie taki dzień, jeżeli oczywiście jak jest gorąco i ciepło. Jak wam sprzętnie niż szwankuje. Chyba, że ktoś ma miejsce w aucie i ze sobą może taką deskę wziąć. Prawda? No. To też jeszcze tańsze będzie. No jeszcze wtedy. Tańsze. Albo rower, jak sobie wziąłem ze sobą. Tak, to jak coś powiem. Dobra, na razie. Adam patrzy sobie klapeczki, bo nie wziął z kampingu klapek. Jest na bosaka, ma nogi poharatane. Pokaż, Adaś, te z tyłu nogi. Adam, zobaczcie, pokaż te stopy. Zobaczcie, nie stopy, jak, tylko te pięty. Zobaczcie, jak sobie po, no rany porobił. Nie no. To niebieskie to tak chciało, ale no niestety nie ma rozmiarówki. A w środku nie ma klapek, Adam? A w środku patrzyłeś jeszcze? No? To zależy od... Nie, nie ma. A taki czas... Nie. A te Adam, zobacz, tu takie. Też fajne. Nie? Te, no. Nie, ale jest takie zwykłe. To jest takie fajne. Dobra. Zobacz, wiesz, czapki na te. Tu z brzegu, tutaj masz. Tu pierwsza jest fajna. Nie, tam dalej chyba. Tak chyba. Fajne ciuchy mają, nie? Ale ceny są... Jakie są ceny? No, bluzki, sukienka 90 euro. Drogie. To jest fajne, żeby było a 100 to się pić kosztuje. No bluzka akurat no. Tak. O, zobacz Amelko. Pokaż się. A to jest ta sama, ta? No to jest ta. Nie, a weź tą. Tutaj to. Mhm. To są L-ki, nie pasuje w L. O, zobacz Amelka, w której ta ci? Taka, a pokaż drugą. Pokaż. Ta mi się bardzo podoba. Ta? A weź tamtą drugą. A nie można zmienić. Nie, to jest na gumkę. Nie, to czarna. Nie, to czarna nie spać. Okay. Tak, a weź tam, to ja mam okulary miałam, muszę jeszcze raz. A tam chyba już nie ma żadnych, nie? Nie, to są męskie jeszcze. Ale siatki, to ta nie chce siatki. Jedna i druga ładna. To jest lepsza.
widziałaś Klaudii, jakie okulary są? Ale to nie takie jak ja jeszcze. To ta obkupiona nowa czapka, wow. I nowe buciki, buciki, klapki. Wow, i to ta obkupiona ładnie. Wygodne? Tylko to ja bym tak poprawiła, o, bo tak trochę krzywo, no. I fajnie. Nie gubię. No i jak będziecie w tym sklepie, możecie wziąć taką ulotkę. Macie wszystkie atrakcje, wszystkie informacje, co, gdzie, jak. O, od razu mi wiesz, przypomina? Pieruna, też taka mapka była. I tutaj macie... takie coś. No. Więc jakbyście nie wiedzieli, co, gdzie, jak zwiedzać. Wow, mama, brawo. Brawo. Dobra, idziemy, spadamy. Idziemy popływać. No, a my teraz idziemy pokąpać się. A, tutaj? Nie, tutaj, tutaj idziemy. Tu, Waneska, tu idziemy. Adam poszedł ticket wykupić jeszcze. A nie, idzie, wraca. Może jeszcze my mamy ticket na dłużej. A tutaj idziemy sobie, żeby Waneska i Amelka mogły sobie jeszcze pokąpać. No bo już później musimy wrócić i pakować się. Bo jutro odjeżdżamy, ale bardzo fajne miejsce. My jak byliśmy w lipcu, powiem wam, nie mieliśmy takiej pogody. I tutaj prawie i bardzo mało tu ludzi było, a że teraz jesteśmy w sierpniu i pogoda jest zdecydowanie ładniejsza. Tutaj gorąco. Dalej jeszcze. Dalej chcecie czy tam? Dalej, bo tam jest fajnie. Fajne miejsce. Bardzo dużo ludzi jest. A to nie ma co się dziwić, że dużo ludzi, bo jest bardzo cieplutko. Bo tam już na tam kampingu już nie będziemy mieli wody, jeziora, tylko niestety basen. Ale też fajnie. Basenik na co dzień. Na dziewczyny. Jak nad wodą było? Podobało wam się? Nie zmarzła pupka? Nie, to było zimno. A ja później idzie się. A jak jest tak płytko? Tak? Ja tam na samym końcu stałam. Fajnie, idę, nagle się ciepło zrobiło, to się uciekło. Bo to coś znaczyło. No to fajnie. Dziewczynki się wykąpały, trochę zgłodniały. Bułeczki słodziutkie jedzą. Adam poszedł za parking opłacić jeszcze, bo że zostaniemy tutaj pół godzinki do piątej. No i co, będziemy zbierać się na camping. Bo trzeba będzie się zbierać, pakować powolutku, bo chcemy większość dzisiaj namiotów spakować dzisiaj, a jutro tylko zostawić takie już same drobnostki, żeby tak już nie w pośpiechu. I będziemy się już w sobotę, w niedzielę delektować na campingu. Fajnie tak posiedzieć sobie trochę, tak samo począć, nie tylko po samych górach, tylko troszkę nad wodą. Nie, dziewczyny? Fajnie? Fajnie tak nad wodą troszeczkę. Tylko Belusiowi troszkę gorąco jest, no ale nic, dostał pić, dostał jeść, więc nie jest źle, tutaj zaraz cień sobie tutaj schowa się, tak Belo? No i tak odpoczywamy sobie, taki mamy dzionek fajny też dzisiaj. No to co, no zobaczymy się może za chwilkę, jak Adam przyjdzie, jak nie to na campingu. My idziemy już do samochodu, wracamy już na nasz camping, bo musimy się szykować. Bo jutro, drugie zimno było. Bo jutro zmieniamy miejscówkę. Więc już dzisiaj ja sobie. Mówiłam, też zagrywałam. No, więc dzisiaj będziemy już częściowo składać pewne regaliki, nie regaliki. Rogaliki, żeby jutro mało było roboty. O, tego tylko, żeby został namiot. Śpiłone materace. Takie drobne rzeczy. Back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never.